Cześć. Zacząłem spacery zgodnie z zaleceniami trenera Łukasza Grasa, ale dzisiaj postanowiłem Was zabrać na spacer w bardzo fajne i wyjątkowe miejsce. Jesteśmy pod Górą Grabarką. Za tym murem jest wzniesienie nazywane właśnie Górą. To jest Grabarka. To jest święte miejsce prawosławia. Taka prawosławna Jasna Góra. Tam są za schody. Postanowiłem, że dzisiaj pokonam te schody, znaczy, że wejdę na nie i mam nadzieję, że dam radę i sobie trochę pospaceruję i będę Wam opowiadał. Te pierwsze spacery mają być spokojne, bez forsowania nadmiernie tempa. Chodzi też o to, aby zadbać o stawy, które nadmiernie przeciążone mogą nie wytrzymać mojej wagi. Łukasz mi napisał, żebym szedł takim tempem, abym mógł spokojnie mówić bez większej zadyszki. O Jezus. Zapomniałem wziąć swojego Polara, więc nie mogę mierzyć tętna. I tak na razie na tak zwaną zadyszkę. Teraz Wam pokażę jedną rzecz, zanim zaczniemy zdobywać schody. To tutaj u podnóża Góry Grabarki jest takie miejsce. O. Mam nadzieję, że widzicie. To jest źródełko z cudowną wodą. Wodą o cudownych właściwościach zdrowotnych. Ponoć. Na pewno jest bardzo smaczna. Tam mam wejść. Nie będzie łatwo. Łatwo. Też pewnie powie, że niepotrzebnie wchodziłem pod tą górę. No ale zobaczymy. Jest źle. Oj, oj, oj. Kondycja. Wiele do zrobienia. Teraz niczym Rocky w ogóle. Jestem na górze. Tylko on chyba wbiegał. A teraz zobaczcie. Całe mnóstwo krzyży. Jest cerkiew drewniana. Bardzo ładna. A tu wszędzie dookoła krzyże. Niezwykłe miejsce. Jeśli będziecie w okolicach Siemiatycz, bo Góra Grabarka jest dosłownie kilka, może kilkanaście kilometrów od Siemiatycz na Podlasiu, to koniecznie tutaj przyjdźcie. Niesamowite wrażenie. Bo tutaj widzicie, jest krzyż, wyraźne ślady ognia. To z czasu, kiedy płonęła cerkiew, ale jak widzicie, te krzyże przetrwały, mimo że był tutaj wielki, gigantyczny pożar. Do pożaru, który zniszczył cerkiew, doszło w 1990 roku. Co ciekawe, ten pożar przetrwał ewangeliarz oraz dwie ikony. Jedna świętego Mikołaja, a druga ikona Zbawiciela. Co jest uważane tutaj także za cud. I po spacerku dzisiaj ponad 2 km, około tam 40 minut sobie powolutku spacerowałem. Momentami nie było łatwo, różnica wzniesień 4 piętra, jak pokazał mi mój krokomierz, ale to dopiero zaczynamy, będzie lepiej.